Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Księga Izajasza 65:2. Bóg wielokrotnie przemawia do ludzi i ich ostrzega. Czyni to bardzo często, nie tylko raz w roku, gdyż przyszły los człowieka szczególnie leży mu na sercu. Przemawia językiem pisanym i mówionym. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 7 werset. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspomnij mojemu ludowi jego występki. Izajasza 58:1. Bóg dobitnie pokazuje, dlaczego musi nastać sąd nad ludzkością. Ostrzeż bezbożnika, aby odwieść go od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, jak mówi Księga Ezechiela 33:8. A także, synu mój, przyjmij przestrogę, wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem. Przypowieści 12 rozdział od 12 do 14 wersetu. Co się tyczy sądu, Pan Jezus Chrystus bardzo konkretnie wypowiada się na jego temat w Ewangelii Marka 9 rozdział 43 do 44 wersetu, napominając, żeby odrzucić wszystko, co daje impuls do grzechu, aby nie pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Cudowne jest to, że Bóg nie poprzestanie tylko na ostrzeżeniach, ale że zapewnił również ratunek od sądu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 5:24: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Bóg w Synu swoim, Jezusie Chrystusie, podarował nam wszystko. W pierwszym liście do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset, czytamy, że Pan Jezus jest prawdziwą mądrością, która pochodzi od Boga. Jedynie w Nim możemy ostać się przed Bogiem, będąc usprawiedliwionymi. Przez Niego Bóg uczynił nas narodem wybranym i w Nim zostaliśmy uwolnieni od naszych win. Bóg wielokrotnie stawia w naszym życiu sygnały ostrzegawcze, które powinny nas już dzisiaj zmusić do ucieczki w rozpostarte ramiona Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. U Niego jest przebaczenie, ratunek i wieczne bezpieczeństwo. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Izajasza 65.